Igor Sztuba, drodzy Państwo, za chwilę na Państwa i naszych ekranach. Trzymamy oczywiście za reprezentanta AZS-u AWF Kraków nieprawdopodobnie mocno, mocno kciuki. Nie jest to łatwe zadanie. Często słyszymy właśnie, że Walwy macie fajnie, dużo wyjeżdżacie, zwiedzacie i tak dalej, no ale często ludzie nie widzą drugiej strony tego, bo tak naprawdę poza wyjazdami kryje się taka mozolna, codzienna praca, której tak naprawdę ludzie nie widzą, my to robimy w cieniu, prawda? Tak jak tutaj na Kolnej, czy gdzieś na obozach, to jest naprawdę monotonne, męczące i obciążające nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I wiele osób tak naprawdę nam zazdrości, ale jakby zobaczyły, jak to wygląda w rzeczywistości, to myślę, że nie chcieliby nawet takiego czegoś się podjąć, prawda? Swoją przygodę z kajakami zacząłem tak naprawdę w młodym wieku, bo miałem wtedy bodajże 5 lat. To się zaczęło od tego, że mój tato jest trenerem kajakarstwa slalomowego. No i już tak od najmłodszych lat życia wsadzał mnie do tego kajaka i tak to się zaczęło. I potem na początku w formie zabawy, później to się rozwinęło w bardziej profesjonalny sport. No i teraz tak naprawdę robię to na co dzień, to jest moja praca. Mam na koncie kilka sukcesów, mniejszych i większych, bo stawałem i na podium Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata, no i wielokrotnie też Mistrzostw Polski. No i wiadomo, że każdy taki wynik, mniejszy bądź większy, każdy cieszy, prawda? No i te wyniki tak naprawdę zawdzięczam przede wszystkim rodzinie, bratu, rodzicom, tym, którzy mnie wspierają na co dzień, moim bliskim przyjaciołom, którzy zawsze są dla mnie podporą. Nazywam się Igor Sztuba i jestem reprezentantem Polski w kajakarstwie slalomowym. Trzeba kochać to, co się robi, bo ja jakbym nie kochał kajaków, to myślę, że na pewno rzuciłbym to już dawno i po prostu dał sobie spokój. No ale jeżeli jest miłość do tego sportu, no to ja się mogę powkurzać, że tak powiem, w cudzysłowie pokłócić z kajakiem, ale na drugi dzień wstaję, no i mam ochotę powiosować po prostu, no tak to wygląda.